Prawo i Sprawiedliwość opiera swoją narrację o tym, że tylko oni są gwarantem bezpieczeństwa, ale mamy tak, afera wizowa, setki tysięcy ludzi przekroczyły naszą granicę, nie wiadomo kto, jaki ma status bezpieczeństwa. Mamy wykorzystywanie policyjnych helikopterów, mamy wykorzystywanie wojskowych czołgów. No, tutaj ma pan zdjęcie. O, pięknie, no po prostu to jest idealny obraz końcówki kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu wjechali na ścianę i chyba sami już nie wiedzą, w jakim kierunku jadą i to jest idealne zobrazowanie ich 8 lat rządów.